Ludzie odchodzą nie dalej niż klatki pawilonu drugiego, w niebezpieczeństwo ciężarnych ścian, sami sobie Chrystusem Judaszem, zagubioną klamką do sejfu na zardzewiały szyfr. Krzyczą o ratunek przed zbawieniem. Zwierzęta w śmierć się mieszczą, pokornie. Instynktem, który nie zna pytań metafizyki szaleństwa. Nie wątpi w rację zasuszonego rozumu. A ludziom inaczej pachnie strach. Więc groch o miękką ścianę, groszek kwitnący, pachnący groszek błękitnego obłędu. Więc płaczesz i śmiech zalewa oczy. Upiory nie istnieją. Cierpienie nie boli. Znieczulone do ostatniego nerwu. W rezerwacie niepamięci. W zapadni czarnej dziury. Wirującej łakomie. Gdzieś w tobie. Jest dobrze. Horyzont zdarzeń wsysa powoli cień twego cienia, niematerialny okruch bytu. To ty uśmiechasz się i rozpływasz w świetlistym mroku. Jest naprawdę dobrze.